Cześć! Na co dzień mamy do czynienia z bardzo dużą ilością tak zwanych fejków. Mam tutaj na myśli fake newsy, deepfake'i, con artist czy bardzo popularny ostatnio zwrot fake meat. Wszystko dlatego, że gdziekolwiek się nie udamy, to spotykamy ludzi lub rzeczy, które podają się za coś, czym nie do końca są. To wszystko sprawia, że w konsekwencji chyba nigdy wcześniej nie było aż takiego nacisku na autentyczność. Tymczasem mam na planie ponad dwutonowego, hiperwygodnego, ogromnego, super luksusowego i wartego ponad 800 tysięcy SUV-a z napisem na tylnej klapie Sport. Rodzi się więc pytanie, czy mamy tutaj do czynienia z kolejnym fejkiem? A nie, to Sport. To powinienem jechać tutaj. Witaj, piękny. Cholera. Nazwa Sport z pewnością pasuje do przyspieszenia tego domu na kółkach, bo horda 510 koni mechanicznych rozpędza tego kolosa do 100 km na godzinę w 5,4 sekundy. Ale pamiętajcie, że to nadal jest Range Rover i nie wersja SVR, więc to przyspieszenie można porównać do kibicowania lordów na wyścigach konnych. Niby ponoszą ich emocje, ale zawsze robią to z klasą. To, co mnie bardzo cieszy w tym samochodzie, to to, że pod maską nie mam tutaj silnika o pojemności kartonu mleka, tylko 3-litrowe R6 odpowiedzialne za 400 tratujących wszystko na swojej drodze koni mechanicznych. No właśnie, 400. A gdzie kolejne 110? Kolejne 110 koni mechanicznych to są raczej konie, które dbają o matkę naturę, bo pochodzą z silnika elektrycznego. Tak. Moja wersja to hybryda typu plug-in. Czy to pasuje do sportu? Nie mam nic przeciwko. Uspokójmy te kuce i zwolnijmy na chwilę, bo ja mam do testów drugą, najmocniejszą w ofercie wersję, więc byłoby nieco niesprawiedliwe, gdybym uwierzył w nazwę Sport tylko na podstawie przyspieszenia. Nie zmienia to faktu, że to, co zasługuje na pochwałę, to dość szeroka gama silnikowa i to, że wszystkie, nawet najsłabsze wersje mają pod maską 3-litrowe R6. Mówię tutaj oczywiście o naszym polskim skromnym rynku, bo poza granicami naszego kraju jest dostępny jeszcze jeden silnik. 4.4 V8, zaadoptowany z BMW. I choć tej V8 żałuję najbardziej, to i tak myślę, nie ma na co narzekać. Dostępne są dwa diesle o mocy 249 lub 300 koni mechanicznych, czysta benzyna o mocy 400 koni mechanicznych i dwie hybrydy typu plug-in o mocy 440 lub, tak jak u mnie, 510 koni. Tak więc, gdyby nie ten najsłabszy wariant diesla o mocy 249 koni mechanicznych, to bez wahania powiedziałbym, że wszystkie silniki poradzą sobie z tym samochodem bez problemu. Nie wspomniałem Wam jeszcze, że ta najmocniejsza hybryda ma jedną wielką zaletę. Generuje 700 Nm momentu obrotowego, czyli mniej więcej tyle, ile generuje organizm przeciętnego mężczyzny, który ucieka z domu, bo dowiedział się, że ma posprzątać mieszkanie. Ważne jest jeszcze to, że Range Rover Sport wyposażony jest... A nie, zaraz. Przecież ja nie opowiedziałem Wam o wyglądzie. Otóż, nowy Range Rover Sport został zaprojektowany, aby jak najlepiej określać, czym jest luksus w sportowym wydaniu. Że ten samochód kojarzy się z dużymi osiągami i wielką mocą. Nie, dobra, nieważne. Wiecie, że nie lubię tego marketingowego bełkotu, ale muszę się tutaj trochę zgodzić, bo nowy Range Rover naprawdę mi się podoba. Bardziej kompaktowe kształty w porównaniu do tak zwanego dużego Range'a i opadająca linia dachu powodują, że wygląda dużo lżej i rzeczywiście bardziej sportowo. Popatrzcie przez chwilę na ten samochód.
Tutaj kompletnie nic się nie dzieje, jest prosto i gładko, niczym twarz w telefonie po użyciu filtra upiększającego. Kompletnie żadnej zmarszczki. Jest tutaj tylko jedna linia, mniej więcej w połowie całego nadwozia. I tyle. No bardziej prosto, to już się tego zrobić nie da. Ta cała prostota nie jest tylko i wyłącznie zabiegiem stylistycznym, bo wyobraźcie sobie, że projektantom udało się obniżyć współczynnik oporu powietrza w porównaniu do poprzedniej generacji o 15% i teraz wynosi on 0,29 cx, co oznacza, że ten kolos stawia taki opór jak najnowszy Opel Astra. No to kiedy już nawiązałem do poprzedniej generacji, to w tym miejscu warto wspomnieć o tym, że nowy Range Rover Sport jest dłuższy od swojego poprzednika o 6,5 cm. Jeśli chodzi o wysokość i szerokość, to one prawie się nie zmieniły. Natomiast rozstaw osi wydłużył się o prawie 8 cm do niemal 3 metrów. No i z tyłu właśnie widać, że ten samochód jest większy. Zobaczcie, ile mam tutaj przestrzeni. Co prawda auto prowadzi Maciek, który ma 1,30 m wzrostu. Bardzo śmieszne. Ale i tak, nawet jak przedni fotel ustawię pod siebie, to tutaj z tyłu jest masa przestrzeni. Tej przestrzeni jest tak samo dużo, jak w dużym Range'u z krótszym rozstawem osi, a ten samochód od tamtego jest o 150 tysięcy złotych tańszy, więc kompletnie nie wiem, dlaczego miałbym wybrać tamten model. Zatrzymajmy się jednak na chwilę, to opowiem Wam, co tutaj z tyłu znajdziecie. A z tyłu znajdziecie, myślę, tyle, ile będziecie potrzebowali podczas jazdy. Możecie dokupić system z dwoma ekranami, z zestawem słuchawkowym, będziecie mogli wtedy oglądać jakieś filmy. Macie tutaj dwustrefową klimatyzację z podgrzewanymi zewnętrznymi częściami kanapy. Do tego jest wyjście 230 V, jakbyście chcieli podładować sobie laptopa. Nie ma tu niestety żadnych stoliczków, więc laptopa będziecie trzymać na kolanach, ale naładować go możecie. Macie wyjścia 2 USB typu C. I jedno wyjście na zapalniczkę. Do tego jest oczywiście podłokietnik, który ma w sobie uchwyt na dwa kubeczki i w podłokietniku również znajduje się mały schowek. Premium w tym samochodzie jest to, że oparcie tylnej kanapy regulujecie elektrycznie, natomiast mniej premium jest to, że roletkę tutaj na oknach już nie regulujecie automatycznie, więc musicie użyć mnóstwo energii, zużyć, żeby tak naprawdę odgrodzić się od słońca. Fajne jest również to, że poza tymi nawiewami tutaj są również nawiewy na górze, więc ciepłe powietrze uderza Was z dwóch stron. Są tu jakieś dodatkowe haczyki i myślę, że tyle, ale raczej nudzić się tutaj nie będziecie. Dobra, koniec tego. Wracam do przodu. Wnętrze z przodu Range Rovera jest, można powiedzieć, znajome, bo wsiada się do tego auta i od razu się wie, że siedzi się w Range Roverze. Czy to jest ładne wnętrze, czy nie, to jest kwestia gustu. Natomiast najważniejsze jest to, z czego to wnętrze jest wykonane i jak tutaj czuje się kierowca. Jeśli tylko będziecie chcieli wszystkiego dotykać, to od razu Wam powiem, nie zawiedziecie się. Każdy, ale to każdy element we wnętrzu tego samochodu jest wykonany z materiałów najwyższej jakości. Na desce rozdzielczej, szczerze mówiąc, co najchętniej bym sobie pościelił i poszedł spać. Mam natomiast problem z idealną pozycją za kierownicą, bo pomimo regulacji foteli w aż 22 kierunkach, to i tak znalezienie idealnej pozycji chwilę Wam zajmie, bo niestety, ale sama kierownica już tak szerokiej regulacji nie ma. Nie będziecie jednak w środku narzekać na brak wygód i nowoczesnych ekranów, bo przed kierowcą znajduje się wyświetlacz o przekątnej 13,7 cala, natomiast na środku macie ekran o przekątnej 13,1 cala z nowym systemem PV Pro. Czy to wszystko działa dobrze? Nawet. Czy jakość wyświetlanych obrazów jest dobra? Oj tak, jest bardzo dobra. A do tego, jeśli chodzi o wygody, powiem Wam, że w podłokietniku możecie mieć lodówkę. Powiem Wam szczerze, że zastanawia mnie jedna rzecz. Przeszukałem tutaj w całym systemie i nie mam pojęcia, czy ten ekran jest ruchomy, bo wygląda na to, że jest. A jeśli nie jest, to słabo. Imponująca jest również ilość schowków w tym samochodzie, bo zobaczcie, przed pasażerem macie schowek na górze, schowek na dole. Tutaj w głównej części w tunelu jest uchwyt na dwa kubki, plus po odsunięciu głęboki schowek jeszcze niżej. Tu, jak Wam wspomniałem, jest lodówka lub podłokietnik, jest półka na telefon, jest pod spodem półka, są kieszenie w drzwiach, więc musicie przyznać, że naprawdę ten samochód jest praktyczny. Niepraktyczne niestety jest duża ilość piano black, bo
No zobaczcie, ja przed chwilą to wycierałem, a tu jest mnóstwo kurzu i wszystko jest upalcowane. A idź pan. Bagażnik w standardowym układzie pomieści 450 litrów, a po złożeniu tylnych oparć otrzymacie 1490 litrów. Ciekawym rozwiązaniem w tym bagażniku jest możliwość wydzielenia przestrzeni, kiedy nie wykupicie właśnie całego sklepu, a macie do schowania jedną siatkę. We wnętrzu trzymacie też standardowo haczyki i źródła światła, ale ważnym elementem jest to, że pod podłogą znajduje się pełnowymiarowe koło zapasowe. No dobra, ale tyle w teorii. Przejdźmy do tego sportu, o którym mówiłem na samym początku, czyli jak w ogóle jeździ ten samochód. Gdyby mi ktoś powiedział, żebym określił jazdę ręcz rowerem sportem jednym słowem, to byłoby to słowo komfortowo. Piękny rym. Tak. Właśnie moim zdaniem ten samochód jest znacznie bardziej komfortowy niż sportowy, bo pomimo 510 koni mechanicznych to najbardziej nie uwielbiam wciskać gaz, a jeździć po nierównej nawierzchni. Wszystko dlatego, że w każdym Range Roverze sporcie już w standardzie otrzymujecie pneumatyczne zawieszenie, które dostosowuje się do trybów jazdy. Ale to nie wszystko. Bo akurat w mojej wersji to jest standard, natomiast tych tańszych możecie dokupić. Zawieszenie Dynamic Air Suspension z systemem Dynamic Response Pro. I wtedy to jest totalny kosmos. Wtedy wasze zawieszenie wyposażone jest w instalację 48-woltową, która odpowiedzialna jest tylko i wyłącznie za kontrolowanie przechyłu waszego samochodu, przerzucając nawet 1400 Nm na jedną oś, aby ją utwardzić. To jednak nie wszystko. Otrzymujecie też system, który stale monitoruje czynniki zewnętrzne nawet do 500 razy na sekundę, a reakcja amortyzatora występuje w 12 milisekund. Mało? Słuchajcie dalej. W tym pakiecie otrzymujecie system, który stale monitoruje drogę przed samochodem, korzystając z danych nawigacyjnych eHorizon, aby przygotować zawieszenie przed zbliżającymi się zakrętami. No niech mi ktoś powie, że to wszystko nie robi wrażenia. No to pozostały nam jeszcze zakręty. Jak ten Titanic radzi sobie w zakrętach? Raczej jak słoń, czy bardziej baletnica w składzie porcelany? I powiem Wam tak, że wszystko zależy od tego, ile macie w sobie odwagi. Bo nie da się oszukać, że ten samochód jest ciężki i pomimo zwiększenia sztywności nadwozia o 35%, to fizyki się nie pokona. Ale co ciekawe, im bardziej przesuniecie swoją granicę lęku, tym perspektywa zaczyna się zmieniać. Bo kiedy zaufacie, przełączycie w tryb sport, to nagle okazuje się, że da się tym samochodem jechać dynamicznie i to nawet w zakrętach. Może nie jakoś turbosportowo, ale bez dwóch zdań pewniej niż w dużym range'u. Pamiętajcie jednak, że to nie jest SVR. Tu nie chodzi o pewne wyrzeczenia kosztem prowadzenia. W tym samochodzie chodzi o to, aby zoptymalizować wrażenia z jazdy, ale nie tracić przy tym komfortu Range Rovera. I to się w 100% udało. Natomiast absolutnym must have w tym samochodzie jest tylna oś skrętna, która asekuruje to auto niczym trener na siłowni. Kiedy tylko znajdziecie się w cięższej sytuacji, ten samochód nie daje rady, wtedy ta oś skrętna daje o sobie znać. I to zarówno pokonując szybciej zakręt, jak i manewrując tym samochodem na zwykłym parkingu, bo auto jest przez to niesamowicie zwrotne. Ostatnią ważną informacją jest to, że w tym samochodzie w standardzie otrzymacie inteligentny napęd na wszystkie koła, który potrafi samodzielnie odłączyć przednią oś. No dobra, ale panie, ile to wszystko kosztuje? Otóż za najsłabszego diesla musicie wyłożyć minimum 492 tysiące złotych. Ale wtedy ze sportem będziecie mieli do czynienia tyle, co znaczek na tylnej klapie. 440-konna benzyna to już wydatek na poziomie 529 900 zł, co szczerze mówiąc przy tej skali wydatku nie jest zbyt dużą różnicą. Za tą wersję, którą ja mam, czyli 510-konną hybrydę, musicie wyłożyć w podstawie 732 000 zł plus dodatki. Razem, no u mnie wyszło ponad 800 000 zł. Przyszła pora na podsumowanie i w sumie odpowiedzenie na pytanie, czy mamy tutaj do czynienia z fejkowym sportem? Wszystko zależy, jak na to spojrzymy. Bo moim zdaniem, jeśli ocenimy ten samochód przez pryzmat czysto sportowych wrażeń z jazdy,
to do sportu jest mu nieco daleko. Natomiast jeśli ocenimy go z perspektywy dużego range'a, to rzeczywiście ta nazwa sport zaczyna nabierać sensu, bo to auto oferuje dużo więcej frajdy z prowadzenia niż jego większy brat. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Dajcie znać, co sądzicie o tym samochodzie, co sądzicie o tym filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!